Pytanie. Siema. Siema. Halo, halo. Ja mam pytanie do Boxdela i w sumie też do Dubiela. Chciałem na początku pozdrowić, bo obydwóch mega szanuję. Ale mam pytanie do Boxdela, nie? Tak. Wyluzuj, znaczy, odpowiedz, Mortko, czemu liżesz tak dupę Kasseli na tych cage'ach, jak na przykład coś mówi, na przykład o, dlaczego siedzisz spokojnie, na przykład on wyzywa Khabiba do walki, Gamrota wyzywa. Dla mnie to jest w ogóle śmiech na sali, jak on się w ogóle zachowuje. Denerwuje mnie strasznie i denerwuje mnie to, że kiedy on ci coś powie, to łeb w dół dajesz i nie chcesz mi nic odpowiedzieć, no. Dla mnie, według mnie to jest słabe, nie? Ale cię szanuję, mega cię lubię. Jesteś tam z moich rejonów, bo ty jesteś gdzieś ze Świętochłowic, ja też, więc pozdrawiam cię, no i no. Z Tarnowskich Gór aktualnie. Ale dobra, odpowiem na to pytanie, bo to jest też dobre pytanie. Wielu ludzi tam mi zarzuca tą stronniczość. I kurwa, tak, jestem trochę stronny w stronę Casio, z tego względu, że trochę czasu już razem spędziliśmy. Casio zapewnia pewnego rodzaju poziom dymów i poziom show, którym się satysfakcjonuje. Casio już w ogóle ciekawy temat, bo ludzie tego nie wiedzą, ale z Casiuszem to jest trochę tak, że Casio... Casio jest mądrzejszy niż się ludziom wydaje, nie? Tylko on wykreował jakąś taką swoją postać, ja wiem trochę coś na tym, bo sam Ja wam powiem taką prawdę o Don Casio. Gdzieś tam, on oczywiście też nie przyzna się do tego, bo nie mógłby, ale jak mam być gdzieś tam stroną, która obserwuje tą całą sytuację, to nawet wobec mnie Casio mimo wszystko ubiera tą jedną ze 101 twarzy Don Casio, ubiera sobie taką twarz na rozmowy z Boxdelem, żeby gdzieś tam usatysfakcjonować mnie, tworząc pewien dymomierz gdzieś tam, który wypierdala często poza skalę w momencie, gdy jest on moim gościem. Jeżeli chodzi o Khabiba, o Conora McGregora, że gdzieś tam Casio, według Casio on jest w stanie pokonać ich w boksie, to owszem, ja, żebyście nie myśleli, że jestem jakimś idiotą, który myśli, że zestawiając Casio, który jest freakfighterem, z zawodnikami takiej klasy jak Conor McGregor czy Khabib Nurmagomedov, którzy trenują kurwa całe życie i zestawiasz ich nagle, zestawiasz Casio i takiego Khabiba, to nie jest tak, że ja jakby jestem przekonany, że Casio, wiesz, że Casio wygra tą walkę z Khabibem, bo wiadomym faktem jest, że nie uważam tak. Uważam, że Khabib raczej pokonałby Casio, tak? To jest gdzieś tam logiczne dla mnie, biorąc pod uwagę, że miał taki na linii przeciwnik. Ale to nie jest też tak, że ja na przykład, biorąc tutaj teraz Normana, że Norman pokona Casio tak na pewno, wiesz o co chodzi. To tak na przykład nie uważam, stary, nie? Uważam, że ta walka to będzie niespodzianka i czekam po prostu na finisz tej walki. Casio w ogóle tam ostro nagina rzeczywistość, bo z tego co słyszałem, to nie jest tak, że on tak pokazuje, on tak podobno tylko pokazuje, że imprezuje, dalej w Warsaw Shore nawalony i tak dalej. Teraz prawda jest taka, z tego co ja się orientuję, to on jest codziennie na treningu, czasem i dwa razy dziennie. Nawet ostatnio jak słyszałem, że skądś miał wracać, to wracał specjalnie do Gdańska, czy z Gdańska, nie wiem gdzie on mieszka, żeby rano zrobić trening i on się przygotowuje do tej walki. Natomiast no ja też uważam, słuchaj, fajnie jest, jakby to jest gala freak fightowa i chodzi o to, żeby zrobić show i fajnie, że się robi to show, ale z drugiej strony show to nie wszystko, nie? A wiesz, a już kreowanie się na takiego, że nie wiadomo kogo nie wyzwę i nie wiadomo kogo pokonam, to przestaje być w pewnym momencie poważne po prostu, nie? Jak Marcin Najman po prostu. No tak, ja oglądam generalnie swoje od pierwszej gali i no ja wolę te dymy i Casio zrobi dymy, ja to rozumiem, ale no według mnie, tak jak na przykład Ferrari powiedział, że on po walce z Maciem Ratajem, na przykład taki Maciek Rataj miał w ogóle w dosiadzie, a on się napina do Gamrota, bo dla mnie to jest świetna na sali jednak, nie? Wiewer go wyjaśnił, jestem pewien, że wygrał z nim, bo on... No jestem po prostu tego pewien, że Wybór z nim wygrał, no i no, tyle mam w sumie do powiedzenia. Nie? Jeszcze odpowiadając na jedno z swoich pytań, bo jeszcze zadałeś pytanie, że jak on coś mi mówi, to ja na przykład spuszczam głowę w dół. Powiem ci, wielokrotnie już gdzieś tam próbowałem punchować się z Casio, ale wyobraź sobie też, chociaż z drugiej strony to też, ja teraz chciałem obronić się. No zawsze na swoim postawia, mi się wydaje po prostu. I no, wiesz, ciężko go przegadać. Jak ja bym mu zaczął cisnąć, no to chujowo to trochę wygląda. Z drugiej strony chujowo to wygląda też, że on ciśnie włodarza. No tak. Wielu ludzi gdzieś tam czytałem, że nie do końca się z tym zgadza. No to uznajmy, że akurat w tym wypadku mogę powiedzieć, że ja nie chcę cisnąć swojego zawodnika. Jeżeli mój zawodnik podoba mu się na przykład to, że gdzieś tam mnie ciśnie, choć robi to często dla beki, ale jeżeli na przykład powie coś więcej, a czasem tak było, że powiedział za dużo, no to już jest gdzieś tam po jego stronie. Nie? Ja na przykład nie mam takiego, wiesz, gdzieś tam popędu, żeby cwaniakować i zgrywać ten, bo wtedy zapewne wyciągnąłbym takiego asa z rękawa w stronę Casio, że powiedziałbym: Casio, ale ty nie rozjebiesz Khabiba, bo nie masz kurwa z nim szans i jesteś pojebany, jeżeli tak myślisz. Wiesz o co chodzi, ale... Jakby tutaj siedział i jakby mu to powiedział, no to zacząłoby się, wiesz, gdzieś tam... Tak, z Don Casio, wielki Don Casio, każdy kompleks go ma. No, ale prócz tych sytuacji, gdzie uważam, że właśnie, jeżeli chodzi o tego Khabiba, bo tutaj śledziłem gdzieś tam karierę Khabiba i raczej nie sądzę, żeby Casio sobie z nim poradził, no to są inne rzeczy, no to gdzieś tam wiem, że to jest jego strategia, gdzieś tam walka z Mateuszem Gamrotem w boksie, też nie do końca mi się wydaje, że to jest gdzieś tam, że Gamrot jest turbo faworytem w tej walce w boksie, no i tyle, jeżeli chodzi o Dona Casio, nie? No, rozumiem. No także ja wam będzie przeszkadzał, nie zakłócam linii. Mogę kogoś pozdrowić? Tak, jak najbardziej. To no, pozdrawiam Daniela, mojego przyjaciela, który ogląda, nie wierzy, że się udało mi dodzwonić. No i pozdrawiam. Dubiel, życzę ci powodzenia na walce. Trzymam kciuki za ciebie. Dzięki, i trzymajcie się, chłopaki. Powodzenia we wszystkim. Super gala. Miłego wieczoru. Trzymaj się, byku. Nawzajem.